Na początku była ciemność. Nagle rozświetlił ją wybuch, z którego narodziły się wszechogarniające czas, przestrzeń i materia. Codziennie odkrywamy coś nowego. Fascynujące zjawiska i śmiertelne zagrożenia naszego wszechświata. Napęd nadświetlny, teleportacja, tunele czasoprzestrzenne i broń laserowa to wynalazki ze świata fikcji. Czy w ogóle mogą istnieć? Czy istnieje życie pozaziemskie? Zdecydowanie tak. Kolejne pokolenie fizyków zmienia opis mechanizmów kosmosu. Nie chcę ograniczać się do znanych praw fizyki. Fantastyka sprzed kilkudziesięciu lat wkrótce stanie się rzeczywistością. Podróżując prawie z prędkością światła, możemy sięgnąć do przyszłości. Następny przystanek – jutro. Czas przylotu – dziś. Trasa – od fantastyki do nauki. Kosmos – tajemnice wszechświata. Od fantastyki do rzeczywistości. Fantastyka pokazuje nowe życie, obce cywilizacje i odległe galaktyki. Niesamowite sceny z latającymi samochodami i strzelaninami z laserów to wciąż wizja przyszłości, która może nigdy nie zaistnieć. Drogi? Tam, dokąd lecimy, chyba wciąż będą potrzebne. Niektóre technologie rodem z filmów science fiction mogą się zrealizować wcześniej niż przypuszczamy. Teleportacja. Spóźniasz się na spotkanie? Utknąłeś w korku? Fantastyka ma sposób na kłopoty komunikacyjne. Musisz przetransmitować się z punktu A do punktu B. Każdy podróżnik marzy o teleporterze ze Star Treka. Jednak zbudowanie tego urządzenia sprawia pewne problemy. Kręcąc Star Treka, wymyśliliśmy urządzenie rozkładające człowieka na atomy, zmieniające je w wiązkę energii, którą przesyła się do celu i tam odtwarza atom po atomie. Podczas skanowania urządzenie zapisuje położenie każdego atomu, elektronów na jego orbicie, ich spiny, funkcje falowe wszystkich składników ciała, ich drgania i ruchy. Ta niewyobrażalna ilość informacji jest jakoś odtwarzana w miejscu przeznaczenia, a maszyna rozbiera pierwowzór na kawałki. Żeby przenieść człowieka na odległość, trzeba większej energii niż wyzwala najpotężniejsza bomba atomowa. Metoda byłaby ogromnie destrukcyjna. By przetransformować osobę mojej postury, potrzeba 41 razy więcej energii niż wyzwolono podczas najpotężniejszego ziemskiego wybuchu jądrowego. Żeby się teleportować, trzeba... Co powstanie w drugiej stacji urządzenia? Ten sam człowiek, czy jego dokładna kopia kwantowa? Pytanie, czy transporter rozbiera człowieka na cząstki i składa go z powrotem? Czy zapisuje dane o nim i odbudowuje od podstaw? Ciekawe, czy przy teleportacji zabija się podróżnego i powołuje jego klon, czy utrzymuje się go przy życiu i tylko przenosi w inne miejsce. Rozbijając człowieka na atomy, zamieniając w wiązkę promieniowania i odtwarzając w innym miejscu, zabija się podróżnego, by go potem wskrzesić. Teleportery to wytwór wyobraźni scenarzystów, ale zainteresowałyby amerykańskie wojsko.
Dowództwo lotnictwa nie wyklucza przenoszenia materii w przyszłości, ale już teraz napotyka mnóstwo trudności. Stworzenie działającego teleportera to wielkie wyzwanie. Największa trudność jest dobrze znana z domowych komputerów. Za mało przestrzeni dyskowej. Nie chodzi już o megabajty czy gigabajty. Skan molekularny jednego człowieka zajmuje miliardy terabajtów. Obraz jednego człowieka zapisany w terabajtowych dyskach zapełniłby Empire State Building. Możliwość przechowywania na dysku opisu człowieka nasuwa pytanie, czy trzeba go odtwarzać natychmiast, a jeśli poczeka się z tym 50, 100 czy 5 tysięcy lat, stąd już krok do podróży w czasie. Przy obecnym tempie zwiększania pojemności dysków twardych, nośnik dla teleportera powstanie już za 200-300 lat. Teleportację materii uniemożliwia jednak podstawowe prawo fizyki kwantowej. Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Po premierze pierwszej serii Star Treka wielu fizyków podważało podstawy działania teleportera. A to dlatego, że nie można równocześnie określić dokładnego położenia i pędu obiektów kwantowych. Im dokładniej określimy położenie obiektu, tym mniej wiemy o jego prędkości albo na odwrót. Dobrym modelem jest karuzela. Można ją precyzyjnie zlokalizować w okolicy, natomiast wszystkie wirujące na niej obiekty wydają się rozmazane. Przy składaniu atomów na nowo i odtwarzaniu ich stanu, by uzyskać postać zdematerializowanego przed chwilą kapitana Kirka, zasada Heisenberga jest przydatna jak cierń za paznokciem. W Star Trek Następne Pokolenie nasz doradca Mike Okuda dodał do aparatury kompensator heisenbergowski, który usuwa kłopot z nieoznaczonością pomiarów. Tak obroniliśmy zasadę działania teleportera. Teleporter czasami nawalał, co źle się kończyło dla podróżującego. Przy zakłóceniach teleportowany mógł się odtworzyć bez oczu czy mózgu, co kończyło się fatalnie. Można utracić część informacji z DNA. Choć istnieje mechanizm usuwania błędów, ich kumulacja przy wielokrotnym kopiowaniu zwiększa ryzyko nowotworów, deformacji i różnorakich powikłań. Potężne superkomputery, kompensatory heisenbergowskie i skanowanie molekularne to domena fantastyki. Jak je urzeczywistnić? Trzeba sięgnąć do widmy. Einstein wspominał o oddziaływaniu na odległość spowodowanym splątaniem kwantowym. Dwie cząstki mogą na siebie wpływać, nawet gdy są rozdzielone. Stan jednej wpływa na stan drugiej. Dzięki temu, wpływając na obiekt w jednym miejscu, można natychmiast wywołać skutek w pewnej odległości. To najdziwniejszy efekt mechaniki kwantowej. Nie ma możliwości, by sygnał o zmianie dotarł z jednej cząstki do drugiej. Można rozsunąć je tak bardzo, że podczas pomiaru informacja o zdarzeniu nie zdoła dotrzeć do drugiej cząstki, nawet gdy rozchodzi się z prędkością światła. Chyba tylko 3 osoby na świecie całkowicie rozumieją tę koncepcję. Dla reszty to tylko mącące w głowie rachunki. Trwają przygotowania do doświadczeń ze splątaniem kwantowym, by poznać to zdalne oddziaływanie. Przesyłanie informacji między Ziemią i satelitą na niskiej orbicie ma doprowadzić do pierwszej teleportacji w historii ludzkości. Splątanie kwantowe można wykorzystać do budowy komputerów kwantowych, które kiedyś poradzą sobie z problemami obliczeniowymi przy teleportacji. I
Chętnie wybrałbym się teleporterem, gdybym miał pewność, że wrócę do bliskich, gdy tylko zechcę. To byłaby wspaniała podróż. Czarne dziury. W kolejnej odsłonie Star Treka w reżyserii Jeffreya Abramsa siły zła sięgnęły po inny standard fantastyki. Użyły czarnych dziur jako broni. Bardzo mi się podoba nowy Star Trek i jego ewolucja, ale mój umysł fizyka odrzuca pomysły z czarną dziurą. Czarne dziury to miejsca w przestrzeni o tak wielkim skupieniu materii i potężnej grawitacji, że nawet światło nie może stamtąd uciec. Gdyby wrzucić czarną dziurę do jądra planety, nastąpiłaby implozja. Sterowanie czarną dziurą jest niemożliwe. Kto próbuje ją przesuwać, sam w nią się zapadnie. W Star Treku powstawanie czarnej dziury inicjowała osobliwa substancja zwana czerwoną materią, umieszczona w centrum planety. Nie da się wprowadzić do planety czarnej dziury za pomocą największej nawet ilości czerwonej masy. To niewykonalne. Niedawno naukowcy rzeczywiście rozważali możliwość pochłonięcia Ziemi przez czarną dziurę, którą mogliśmy stworzyć w pogoni za wiedzą. Nienasycony obiekt wsysający planetę miał być naszym dziełem. W pierwszym Star Treku Abramsa czarna dziura stworzona w jądrze planety spowodowała śmierć 6 miliardów wulkanów. Materia planety stopniowo wpadała do czarnej dziury, aż zniknęły w niej ostatnie kawałki globu. To dopiero broń masowego rażenia. Fizycy poznają podstawowe właściwości materii, zderzając rozpędzone cząstki. Pojawiły się obawy, że na pewnym poziomie energii zdołają przy tym wytworzyć czarną dziurę, która pochłonie naszą planetę. Wielki zderzacz hadronów z CERN w Szwajcarii służy do badania natury materii. Zderzające się rozpędzone cząstki wytwarzają kaskadę obiektów, dzięki którym można odtworzyć, jak zbudowana jest materia. Kiedy starano się uzyskać bozon Higgsa, zwany boską cząstką, pojawiły się obawy, że przy okazji powstaną miniaturowe czarne dziury. Czarne dziury na Ziemi? Ludziom kojarzą się z wielkimi wirami, wsysającymi materię, których nawet światło nie może opuścić. Perspektywa pojawienia się czegoś takiego pod Genewą wzbudziła strach. Naukowcy uspokajali, że nawet gdyby powstała czarna dziura, to mikroskopijna. Maleńka czarna dziura natychmiast paruje, znikając równie szybko, jak się pojawiła. Prawdopodobieństwo pojawienia się czarnej dziury jest znikome. Nawet jeśli powstanie, będzie mikroskopijne. Nie wpadnie do jądra planety i nie zacznie jej pożerać od środka. Jak rośnie czarna dziura? Podobnie jak wata cukrowa wokół patyka w maszynie. W miarę nabierania włókien na patyk, kłąb rośnie. Tak samo czarna dziura powiększa się, zasysając materię. Ale maleńka czarna dziura zacznie od powolnego zjedzenia patyka i na tym skończy. W pierwszym roku istnienia żarłoczna mikroskopijna czarna dziura mogłaby wciągnąć najwyżej 100 protonów. W miarę zanikania patyka, czarna dziura chudłaby szybciej niż pobierała materię z otoczenia. Wkrótce przestałaby istnieć. Black
Nie musimy się obawiać czarnych dziur. W centrum Drogi Mlecznej tkwi taki supermasywny obiekt, który zajmuje się sobą. Krążące wokół niego gwiazdy są całkowicie bezpieczne. W pobliskich galaktykach też można zaobserwować wirujące dyski materii wsysanej przez czarne dziury. Rozpędzona substancja rozgrzewa się, emitując silne światło. Autorzy fantastyki naukowej przedstawiają czarne dziury jako zagrożenie. Naukowcy nie wykluczają takiej możliwości. Jedną z opcji, którym moim zdaniem nie poświęcamy dość uwagi, jest zniszczenie Układu Słonecznego przez czarną dziurę. Mała czarna dziura może się do nas zbliżać. Nie zauważymy jej, dopóki nie zacznie wpływać na obłok Oorta, gromadę lodowych okruchów w zewnętrznej części Układu Słonecznego, z których biorą się komety. Niebezpieczeństwo zdolne zniszczyć cały układ planetarny ujawni się zaledwie kilka lat przed zagładą Ziemi. Najpierw zauważymy, że w miarę pochłaniania kolejnych brył lodu, obłok Oorta rozbłyskuje wysokoenergetycznymi cząstkami. Później nastąpi deformacja orbit planet zewnętrznych. Z czasem zmiany obejmą Ziemię. Zależnie od konfiguracji ciał niebieskich, błękitna planeta zacznie się zbliżać do Słońca lub się od niego oddali. Zginiemy od żaru lub chłodu. Oba scenariusze będą przykre. Koniec Ziemi. Zagłada Ziemi to popularny temat fantastyki. Może ją wywołać wiele czynników. W filmie Armageddon planetoida wielkości Teksasu leciała wprost na Ziemię. Ten film katastroficzny jest według naukowców jedną wielką katastrofą. Każdy fizyk przyzna, że Armageddon jest fantastyką naukową tylko z nazwy. Jest dużo fantazji, ale nauki za grosz. Pokazano planetoidę zmierzającą ku Ziemi oraz bohaterów, którzy dotarli na nią statkiem kosmicznym i wysadzili ją bombą atomową. Czysty nonsens. Po takiej interwencji Ziemię zasypałyby tysiące czy miliony odłamków, a zniszczenia objęłyby wielkie obszary planety. Wysadzenie planetoidy to fatalny pomysł. Każda inna metoda byłaby lepsza. Jeśli w Ziemię uderzy wielka asteroida, będziemy potrzebowali nowego domu. Terraformowanie. Przekształcanie planet może przystosować do naszych potrzeb światy, w których, jak na Marsie, nie moglibyśmy obecnie żyć. Zmiana środowiska planety pozwoli ludziom na niej zamieszkać. Moglibyśmy zrobić z Marsa przyjazną planetę, na której da się oddychać atmosferą, chodzić w ubraniach, a nie w skafandrach. Zrobilibyśmy sobie nowy świat. To wielkie wyzwanie, ale na pewno wykonalne. Stworzylibyśmy nową planetę dla rodziny ludzkiej na wypadek, gdyby Ziemia całkiem się zużyła. Gdyby od tego zależała nasza przyszłość, pewnie zrobilibyśmy z czerwonej planety niebieską. Mars to czerwony, wypalony i jałowy świat. Są tam mroźne równiny, nagie góry, warstwy wiecznej zmarzliny, potężne góry wulkaniczne i koryta rzek. Pamiątka po czasach, gdy na Marsie była woda. Mars jest bardzo podobny do Ziemi, więc od lat twórcy fantastyki opisują terraformowanie planety. Żeby na mroźnym pustkowiu dało się żyć i oddychać,
trzeba wywołać potężny efekt cieplarniany. Kluczowym etapem terraformowania Marsa jest wykorzystanie stałego dwutlenku węgla, czyli suchego lodu, i uwolnienie go do atmosfery. Wskutek wzrostu ciśnienia nastąpiłoby globalne ocieplenie. Wzrost temperatury rozpocząłby przemianę planety w środowisko nadające się do życia. Jedna z polarnych czap Marsa składa się w większości z zestalonego dwutlenku węgla. Gdyby go jakoś ogrzać, parowałby do atmosfery. W miarę jej zagęszczania Mars zacząłby się upodabniać do Ziemi. Można to zrobić, umieszczając na orbicie satelity, które skoncentrują światło słoneczne na powierzchni Marsa. Na ogrzanej powierzchni lód by sublimował, przechodząc do atmosfery. Innym sposobem jest pokrycie czap lodowych na Marsie czarnym materiałem. Dzięki temu będą pochłaniać ciepło, zamiast je odbijać. Ogrzanie doprowadzi do wyzwolenia gazów. Przy terraformowaniu Marsa jest przeszkoda, której nie można zlekceważyć. Ziemia ma dość silne pole magnetyczne, chroniące nas przed wiatrem słonecznym. Naładowane cząstki z naszej gwiazdy nie docierają do powierzchni Ziemi, bo odchyla je magnetosfera. Mars nie ma takiej osłony. Jego mieszkańcy byliby narażeni na promieniowanie docierające ze Słońca.